MTV Wesia 4, Małgorzata Krańska i Adam Klocek. Dobry wieczór Państwu. Panie Adamie, spotykamy się w Kaliszu, spotykamy się w Krynicy. Jest Pan, urodził się Pan w Krakowie. Wędruje Pan między Częstochową, Kaliszem a Krakowem? Tak, mieszkam w Krakowie i uczę tam w Akademii Muzycznej, ale jestem również dyrektorem Filharmonii Częstochowskiej i dyrektorem artystycznym Filharmonii imienia Bronisława Hubermana w Częstochowie. Da to się to wszystko pogodzić? Na razie się udaje. Między tymi dwoma miastami? Tak, a nawet trzema. Tak, trzema, no to tak? Na razie sił starcza póki co. Także. Jakie najbliższe plany? Co się dzieje w tej chwili w Kaliszu, tutaj w Filharmonii Kaliskiej, Filharmonii Częstochowskiej? Obydwie filharmonie przeżywają jubileusz, ponieważ już jesienią jubileusz 45-lecia Filharmonii Kaliskiej, związane z tym obchody, a na początku roku 2020 będziemy obchodzić 75-lecie Filharmonii Częstochowskiej. Także to instytucja o bardzo długim stażu i również przygotowaliśmy kilka atrakcji dla melomanów. Także obydwie instytucje, myślę, z dość ciekawym programem artystycznym, także bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jest dużo koncertów typowej klasyki z gwiazdami, również z dużymi nazwiskami, ale także oczywiście muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa, także Filharmonia gości rozmaite gatunki muzyczne. Czy jakiś projekt z Włodkiem Pawlikiem następny, kolejny będzie? No trzeba by pomyśleć. Na razie nie ma takich planów, ale być może już po odczekaniu pewnego czasu po Nagrodzie Grammy powinniśmy coś razem zrobić. Teraz Krynica Zdrój. To nie po raz pierwszy, bo już Pan tutaj koncertował. Dyrygował Pan tutaj orkiestrą w Krynicy. Tak, Młodą Polską Filharmonią, tak. A teraz a z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej mamy zaszczyt i przyjemność grać bardzo duży program. To jest program operetkowy głównie. Piękniejsze arie i fragmenty z operetek z końca XIX wieku i początku XX wieku. Jest tego bardzo wiele, na znakomici soliści, także myślę, że również wiem, że sala wyprzedana do ostatniego miejsca, także na pewno będzie galowo i bardzo, bardzo przyjemnie i rozrywkowo też, bo muzyka piękna, ale trzeba powiedzieć właśnie rozrywkowa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I Piotr Nędzyński. Zaczęliśmy muzyką Johanna Strausa, syna, i wspaniałym walcem Akcelerationen, walcem napisanym na bal młodych inżynierów, na bal studentów inżynierii. Oczywiście w tamtych czasach rozpędzać się można było za pomocą pary. Rozpędzać mogły się koła zębate w nakręcanym zegarku. Daleko było do akcelatora hadronów, który dziś zderza nam te hadrony pod Szwajcarią, ale wszystko było na właściwej drodze i na pewno wszyscy bawili się wspaniale, jak to zawsze przy muzyce dynastii Straussów. Mam nadzieję, że Państwo również bawili się wspaniale, oglądając taniec artystów baletu Teatru Muzycznego w Lublinie. A ten piękny balet wspaniale odegrała Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka. Operetka jest jedynym chyba gatunkiem sztuki, którego moment powstania można ściśle określić i moment zakończenia także. Operetka jako gatunek sztuki narodziła się w Paryżu, a jej ojcem był Jacques Offenbach. Napisał w sumie kilkadziesiąt operetek, najsłynniejsze to Orfeusz w piekle, Piękna Helena. W latach 50. i 60. XIX wieku, w 70. już jego gwiazda trochę przeblakła. Nazywany był Mozartem bulwarów, tak bardzo popularne były jego dzieła. One olśniewały i melodyką, i rytmem, a najbardziej charakterystyczny taniec, jaki się w nich pojawiał, to był kankan. Dzisiaj Państwo kankana zobaczą i usłyszą
w trakcie koncertu właśnie z operetki Orfeusz w piekle Jacques'a Offenbacha. Oh.